Cześć, witajcie. Dzisiaj sobie wkopiemy nową palmę, jaką zakupiłem. Czyli karłatkę Hamerops cumilis. Ładna karłatka, środek się trzyma, wypuszcza pełno listków, gruby pień. Z czego tu jakiś mały wychodzi, tak jakby z pnia. I sobie tą karłatkę posadzę. To jest ta sama karłatka co ta, tylko ta jest mniejsza. I będzie trach, karłatka, karłatka. Tam jeszcze daktyl, ale daktyla nie wkopuję. I tak, zabieramy się za sadzenie. Zaraz Wam dogram, jak już jest palma wkopana, jak to się prezentuje. Ale jeszcze Wam dogram, jak karłatka jest ładnie ukorzeniona. Ukorzeniona to mało powiedzieć, bo ziemia się kończy tu, a to jest reszta samych korzeni, która wyciągnęła ją z donicy. I tak ładnie ukorzenioną palmę oczywiście sadzimy w grunt. Ja tam jeszcze oczywiście dosypię ziemi, obornika nie mam, ale palemka będzie cieszyć oko. Razem jak trach i druga palma. Także zaraz dogram kolejną część, gdzie już ją wsadzę do ziemi. No i tak już się prezentuje wkopana karłatka. Naprawdę podoba mi się ta palma. Wybrałem taką z najbardziej grubym pniem. Najbardziej taka pierzasta, rozłożysta, wysoka. Tutaj mamy obok tą samą palemkę posadzoną, już ładnie ukorzeniona. Wypuszczę oczywiście, tego liścia już rozłożyła prawie, że niby właściwy, bo te są właściwe, ale ten jeszcze taki niepodzielony. Tutaj z tyłu wychodzi już kolejny liść, który się otwiera. No i tu ta sama. Dwie te same palmy koło siebie. I tutaj trach, który na razie nie rusza, ale ruszy, bo się ukorzenia. Już nawet ładnie się ukorzenił, już ładnie sztywno stoi. Jeszcze ciutkę idzie w korzenie, ale już ładnie się przyjmie. No i tu palemka. Także taki mamy rządek palm. Trach, karłatka i karłatka. Tam jeszcze postawię daktyla, jak ładnie podrośnie. Teraz tam stoi agawa amerykańska. Tutaj mamy wkopanego. Nie lajmkłata, przepraszam. Mamy wkopaną pomarańczę trójlistną. Trifoliata, która wybija mi. No i zostanie tu na stałe, bo ona każdy mróz wytrzyma. Pomarańcza, będzie ładne drzewko. No i tu oczywiście palmy. Może jeszcze jakieś palmy wkopię, nie wiem, może za rok. Na razie się wstrzymam, bo nie wiem, jak to kosztowo wychodzi w zimie, ale bardzo tanio. Jak dowiadywałem się, palma mi odbiła. Także koszty są bardzo małe do grzania takiej palmy, bo generalnie słońce w zimie, dobre ocieplenie tego i same grosze wychodzą ogrzania takiej palemki, a ładnie cieszy oko. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Możecie subskrybować tam na dole, łapeczki w górę dawać oraz komentować. Bardzo was o to proszę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.